Witam Państwa na zabawie, pozwólcie, że się przedstawię, jestem Walduś, a wołają na mnie Cydza tak naprawdę. Z tej strony MafiaSolec i witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie po bardzo długiej przerwie w Farming Simulator 2017. Jeszcze nie zapomniałem swojej kwestii początkowej, że tak powiem. Witam Was kochani, dawno mnie nie było, dawno się nie słyszeliśmy. Ale powracamy, miejmy nadzieję, że już bez takich długich przerw mogą być, bo teraz będzie jeszcze dużo się działo, zaraz wszystko Wam opowiem. Ogólnie dzisiaj seria od Bizona do Lexiona, której no nie było bardzo, ale to bardzo długo, za co Was serdecznie przepraszam. Ogólnie dzisiaj, tak jak wspominałem, prace polowej zaczynamy sobie z rozlewaniem gnojowicy. Wsiądziemy sobie tylko, zaczniemy napełniać. A my oprowadzimy Was teraz bardzo serdecznie tutaj po mojej oborze, która powstaje. Znów pozdrawiam bardzo serdecznie killerka. I jak widzicie kochani, mamy tutaj szalunki na wieńce, żeby wylewać górę całą. Także no, naprawdę będzie się działo, no trochę mieli przerwy, że tak powiem. Ja też za dużo nie zrobili, tak? No takie januszowate prace tutaj się odbywały. Chuje moje dzikie węże, ale miejmy nadzieję, że teraz troszeczkę nadrobimy z tą serią. I nadrobimy tutaj z oborą, bo przecież ona nigdy nie powstanie, a kredyty same się nie spłacą niestety. Także jak widzicie, no za dużo niestety się nie zmieniło, nie było też czasu, abym mógł posiedzieć nad tym save'em, dlatego też dzisiaj tylko wróciłem do domu po majówce i od razu zabrałem się dla Was za nagrywanie. Tęskniłem za tym, nie będę ukrywał, ale tęskniło mi się bardzo, żeby sobie ponagrywać. O, jeszcze pamiętam trochę klawiszologię. Dźwięki mam nadzieję, że będą dobrze. Także ruszamy sobie dzisiaj akcja rozlewanie na rzepakach. Tak, rozlejemy sobie na rzepakach, bo w kolejnych odcinkach zajmiemy się jeszcze gruberowaniem tego. Możemy sobie jechać na ten po prawej stronie. I później w następnych odcineczkach też będziemy zajmować się obornikiem. Ale to już sobie zobaczycie wszystko na spokojnie, mówię dzisiaj taki odcinek naprawdę przywróciłem do domu, zobaczyłem co mogę nagrać, patrzę na ta seria troszeczkę zapomniana, więc od razu do niej przysiadłem. Nie mówię, nagrywamy sobie na spokojnie. Ogólnie no naprawdę nie było nas bardzo długo, jak widzicie cały team praktycznie nas no nie miał kiedy nagrywać, mało kiedy nawet się widzieliśmy, jedynie trochę co z Adasiem, byłem u niego, Adaś był u mnie i to było na tyle. A tak naprawdę to jak widzicie no z Brączkiem praktycznie bardzo mało kontaktu, bo Brączek pracuje w Mokrzynie cały czas, wiem, że nawet majówkę pracował, dlatego no pisał mi, żebym jak najszybciej wbijał, ponieważ jeszcze jest pełna roboty, także na pewno z Mokrzyna pojawi się, mam nadzieję, że sporo vlogów, bo na razie no pogoda u nas nie dopisuje, ale to zaraz sobie o tym pogadamy. Tanas też praktycznie zamiast wolnego to chodził na swoje tam praktyki ze szkoły i w ogóle, także no nie mieliśmy kiedy nawet pogadać i cokolwiek nagrać, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni, bo naprawdę wszystko tak poumierało, vlogów też nie powstawiałem wam, mam jeszcze 4 chyba albo 5 vlogów do przodu, także to jest multum, że tak powiem. Musicie czekać, no bo będę teraz je wstawiał, będę chciał co 4 dni gdzieś powstawiać, bo mam, Boże, i obornik, i orki jeszcze bardzo, bardzo dawno temu nagrywane. Jak widzicie, no teraz te ciągłe vlogi, jak wtedy wrzuciłem jeden zaraz prawie, że po drugim, tak teraz prawie miesiąc przerwy było, gdzie ludzie pisali właśnie, ole tu masz zajebistą pogodę, u nas pada zimno, no i nie ma co ukrywać, u mnie też pogoda jest do dupy. Zboża praktycznie zerowe, nawozy wszystko poszło, zboża stoją, ponieważ no w nocy temperatury są jakie są, za dnia albo leje, albo jest po prostu zimno. Może teraz majówkę były 2 dni po 14 stopni, no ale co to jest, nie ukrywajmy, no to nie jest za ciepło. Dlatego też mówię, no na razie zboża no są jakie są, wiosenne troszeczkę podgoniło zimowe, ale teraz obydwa, że tak powiem, stanęły w miejscu, nic za dużo tego nie ma, nie można pryskać, to najbardziej boli, bo jest grzyb, ale niestety albo tak strasznie wieje, jak sąsiad u nas pryskał, to chyba ze 3 sąsiadów spokojnie jeszcze z tego skorzystało, więc to nie ma jakiegokolwiek sensu, aby tak pryskać, zawsze wieczorami się uspokajało, tak jak ja pamiętam w poprzednich latach, zawsze wieczorkiem się wyjeżdżało pryskać, niestety w tym roku tak nie ma. Wieczorkiem zrywa się jeszcze większy wiatr niż za dnia, albo po prostu przychodzi i zaczyna padać, dlatego jeszcze nie trafiliśmy w żadną dobrą porę, żeby jechać cokolwiek opryskać, no ale też wiemy, że temperatury muszą być jakieś takie w miarkę, nie? Żeby to wszystko wypaliło. Także no mówię, no na razie jest średnio, tak? Całe szczęście, ja się cieszę, że wtedy jak była pogoda, bo była, jak nagrywałem, pamiętacie właśnie te vlogi, to na całe szczęście udało mi się wszystko zrobić w polu, wszystko zasiać, porozsiewać nawozu i w ogóle. Teraz u nas niektórzy jeszcze nie mają nawet uprawionych, bo jak uprawią to popada i od nowa trzeba uprawiać, także niektórzy na razie jeszcze nie pozasiewali u nas zboża. To naprawdę jest słabo, bo zanosiło się naprawdę na bardzo fajny rok, ale niestety no wyszła lipa. Miejmy nadzieję, że niebawem się to poprawi. Tym, którym udało się zasiać kukurydzę, to się udało, ale u nas jeszcze bardzo dużo ludzi nie pozasiewało nic, także no tutaj jest naprawdę, naprawdę słabo. Mówię, czekamy na dobrą pogodę, bo prędzej do Brączka nie pojadę, jak nie nagram u siebie oprysków, bo mamy tutaj do nagrania kilka rzeczy i też trzeba te opryski zrobić. To albo Brączek przyjedzie do mnie, albo ja wyjadę do niego. Mieliśmy tutaj od tego poniedziałku, od wtorku powiedzmy, się już spotkać z Brączkiem, także zobaczymy, u kogo to prędzej wypali, czy u mnie, czy u Brączka. Miało być, że najpierw jadę ja, ale no to z racji zobaczymy, jak to wyjdzie z pogodą, bo jeszcze tutaj na garażu wzmacniamy sobie dach i w ogóle wszystko, bo zaczęło lecieć, dlatego też jeszcze troszeczkę roboty mam u siebie, jeszcze będę musiał utwardzać podwórko i w ogóle, dlatego też no niestety, ale troszeczkę pracy jeszcze mamy. Mamy tu w ogóle jakiś wskaźnik, że tu nam tak nojawica się napełnia, nie widzę nic takiego, szkoda, ale wiem, że w tamtych innych beczkach, jak sobie kiedy kupimy, bo na pewno kupimy, to będzie na pewno jakiś wskaźnik. Dobra, możemy sobie ruszać z kolejną beczką, tu już rozlejemy i mam nadzieję, że będziemy mieli koniec na tym polu, jeszcze troszeczkę na następnym rozlejemy tej gnojowicy, więc no mówię, no naprawdę jest lipa totalna, jeśli chodzi o nagrywanie. Udało mi się stawić ostatnio filmik z siewu kukurydzy, na który was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam na głównym kanale. Niemiłosiernie się namęczyłem, bo jadąc do Adama byłem ucieszony, bo już miałem nagrane filmie, znaleziono muzykę i wszystko ładnie, pięknie. Niestety nie sprawdziłem tego materiału po nagraniu, niektóre ujęcia tylko, tak, ale później okazało się, że około, no tak przynajmniej 40–50% poszło do kosza tych ujęć, bo miałem tych ujęć nagranych sporo. Co mnie bardzo cieszyło, bo nagrywaliśmy 2 dni z Adamem, także no 2 dni sobie poświęciłem na nagrywanie, to tych ujęć miałem no koło 200, a zostało mi tam, nie wiem, może koło setki do wybrania, bo niektóre jeszcze nie dość, że drgały od wiatru, to niektóre tak naprawdę powiem wam, że albo były strasznie nasłonecznione, bo jednego dnia było straszne słońce i świeciło tylko od jednej strony, dlatego też tak musiałem wybierać i widzieliście, że te ujęcia miałem fajnie naświetlone niektóre, a drugiego dnia już był tak totalny wiatr i po prostu nie było słońca i te ujęcia różniły się jedne od drugich, a ja tak po prostu nie lubię. No i, ale ważne, że udało się, no i też niestety, ale muzyka wtedy odpadła, ponieważ no nie wystarczyłoby mi ujęć na zlepienie przynajmniej tam minuty 20, bo już miałem troszeczkę, powiem wam, że zacząłem po 5 piosenek chyba, czyli standard, tak jak u mnie, po kilka zrobiłem początków, niestety nic nie pasowało i trzeba było zabierać się za kolejną, no i niestety 2 dni szukania, paręnaście godzin w plecy, ale udało się coś skleić, co mnie bardzo cieszy, może wreszcie jakaś większa wena przyjdzie. Też oczywiście kilka razy musiał zwalić Vegasa, bo jakby inaczej, ale cieszę się, że już film jest na YouTubach i możecie go sobie obejrzeć. Także mówię, niebawem vlogi, może niebawem kolejne też filmy, jeżeli naprawdę ogarnę jakąś muzykę, której no już nie powiem, ale nie ma tego klimatu, jak kiedyś miałem te piosenki. Na razie rozlejemy sobie na rzepaki, a jak nam zostanie jeszcze tej gnojowicy, to porozlewam sobie na kolejne pola. Także mówię, no jest słabo, naprawdę jeśli chodzi o muzykę, kiedyś bardzo fajne, stare piosenki w fajnych remixach wychodziły, teraz już od czasu do czasu jak się zdarzy, to już pobrałem do filmów, no i niestety nie ma tych piosenek, miejmy nadzieję, że to troszeczkę się zmieni, bo już przeszukałem tyle internetów jak jeszcze prawie nigdy, ale ważne, że się udało i mogłem sobie troszeczkę powrócić, dlatego też będą następne filmiki, jeżeli tylko znajdę jakąś piosenkę, a będę chciał sobie coś posklejać. A teraz powracamy i powracamy prawie, że do najważniejszych rzeczy, także właśnie, mordeczki, prezentacja pokoju, bo jak widzicie naświetlenie. Mam nadzieję, że naświetlenie wam się spodoba i będzie ok. Jeżeli mam być bardziej naświetlony, to piszcie w komentarzach, to wszystko sobie dostosujemy, piszcie jak dźwiękami. W następnych odcinkach mam nadzieję, że będą też już, wgram sobie coś do radia, żeby w tych ciągnikach sobie coś słuchać, żeby naprawdę ta seria, powgrywam jeszcze kilka bardzo fajnych rzeczy. Jak będę miał naprawdę chwilę czasu, to dostałem bardzo fajną podstawę od rolnika, dziękuję mu bardzo serdecznie i pozdrawiam, zapraszam na jego fanpage, będziecie go mieli w opisie. Dostałem bardzo fajną podstawę, co mnie zmotywowało do robienia mapy i dzisiaj, jeżeli będzie ten film wstawiany, jest czwartek, godzina 15, po 16 skończę gdzieś go renderować, wszystko robić, zacznę go wstawiać, będzie po 18, za Adamem chcemy nagrać, bo Adaś będzie. To miejmy nadzieję, że się uda na dzisiaj. Jak nie, to po prostu ponagrywam tak, żebyście mieli już na piątek, na sobotę, na weekend, tak? Żebyście mieli już filmiki, żeby jakiś ten ciąg filmików wreszcie był. Dobra, tu nie będziemy rozlewać, bo pojedziemy sobie tam. Pieprzone pedały mi skrzypią. Dlatego też zobaczymy, jak to się uda. Jeśli chodzi o prezentację pokoju, mam już lampkę, dostałem paczkę, która leży, nie widzicie, leży za mną. Także będzie nagrywane. Mam tu jeszcze kilka prac, ale najwyżej bez nich nagramy sobie tą prezentację pokoju, bo nie wiem, czy dzisiaj tata będzie miał chwilę, żebyśmy to porobili. Oby się udało. Także mordeczki, fajnie jakbyśmy po tej przerwie wbili ze 4000 łapek, tak dla zmotywowania, po takiej długiej przerwie, żeby wejść tak z buta znowu w kanał, że tak powiem. I mam nadzieję, że dostaniecie coś pod weekend z prezentacji pokoju. Chyba że piszcie, że chcecie, jak będzie u mnie Brączek, wtedy nagramy sobie we dwójkę. Na pewno by mi pomógł, ale jak nie, no to nagram sobie to właśnie sam na spokojnie, pokażę wam co i jak. I to jest jedna sprawa. Tutaj jeżeli chodzi o muzykę, o te mody, jeżeli będę pamiętał i miał czas, to mówię, przełożę tutaj na Bolusiowie, pobawię się z kilkoma rzeczami na tej serii i przełożę podstawę, żeby tu urealnić, bo będzie błoto, by było motosieczki, by było wiele fajnych rzeczy na pewno. Dlatego też sobie pociśniemy troszeczkę. Ogólnie zawsze bardzo mało pracuję masejem, dlatego dzisiaj tak fajnie, bo beczuszkę na razie mamy mało, mi na ten sezon na pewno nam starczy, zobaczymy jak na poprzedni. Świnek trzeba właśnie trochę sprzedać, bo zobaczcie jaki długi czas, praktycznie przez ten cały sezon karmienie, różne duperele i praktycznie zobaczcie, ja nic nie kupiłem, a mam tam ze 130-140 świnek, więc naprawdę można by było coś z tym zrobić. Sobie tutaj skręcę, o i jedziemy sobie dalej. A następną sprawą jest to, że troszeczkę odmienimy ten kanał pod takim względem, że powinienem pamiętać, że no główną moją grą powinien być farming, o tym troszeczkę zapomniałem i przyznaję się bez bicia. Dlatego też chcę wprowadzić dużo serii z farminga. Na pewno zostanie od zera, no tutaj no naprawdę liczymy na Brączka, jak najszybciej wróci, bo chce mi się naprawdę grać, chce mi się tam kilka rzeczy porobić na tej serii. Czekajcie, muszę tak... I cofniemy sobie. Dobra. Chce mi się naprawdę grać na tej naszej serii od zera. Jest tam dużo pracy, a troszeczkę no, nie możemy nagrywać, bo nie ma Brączka. Też z Tanasem ciężko się zgadać, bo mówię, Tanas ma sporo roboty, szkoła i w ogóle i to wszystko. To też to się nam to nie nakłada. Adaś ma teraz jeszcze remont, więc to jest też już w ogóle słabo, bo ja to, co mam teraz, a mnie nie było tyle czasu, 1,5 miesiąca, to teraz kurczę, Adaś ma remont i nie możemy się w ogóle praktycznie zgrać w nic. No ale mówię, będę chciał przywrócić na kanał kilka serii z farminga i na pewno tak, zostaje od Bizona do Lexiona, od zera do farmera. Pojawi się na dniach seria z Tanasem, jeżeli tylko będzie chwila, bo mody już leżą kawał czasu na Nizmo mapie. Jeżeli będziecie chcieli, ta seria zostanie, bo nie mam dużych maszyn, tak? Także ta seria na pewno zostaje. Bo Boże, zostanie, jeżeli będziecie chcieli, tak? To mówię, to zależy tylko od was. Ale tu mam pozarastane, przydałoby się tu kiedy powycinać troszkę, więc zobaczymy jak to wszystko się uda nam tutaj na tym kanale zrobić. Jeśli chodzi o amerykańską, nie wiem naprawdę co z tą serią będzie, ponieważ no mówię, ciężko nam się teraz zgrać. Ja nie wiem kiedy z chłopakami w ogóle gadałem, z Friku wiem, że teraz mało kiedy jest, bo z Frikiem się widzieliśmy, dlatego mówię, no to zobaczymy jak wyjdzie z tą amerykańską serią. Jak nie, no to mówię, będzie akurat ta właśnie od Nizma, to mówię, zobaczymy jak to wszystko z czasem wyjdzie. Na pewno chcę, aby na moim kanale pojawiła się przynajmniej jeszcze z 1-2 serie z singla, no bo wiecie jak to jest, jak nie ma chłopaków. Będę chciał, żeby to była wreszcie polska wieś, nie średnie maszyny, tak jak tutaj. Chcę, żeby to były naprawdę polskie maszyny i mówię, jeżeli nie znajdę mapy polskiej, fajnej, na której mógłbym zrobić sobie serię sam, możecie z miłą chęcią pisać mi, tylko mówię, ma być to bardzo mała mapa. Najlepiej jakby, nie wiem, no nie było dużo pól, tak, żeby nie miał dylematu, że kurde obrabiam tylko te koło domu. Najlepiej jakby miała praktycznie tyle pól, które mógłbym wykorzystać na swojej serii. To bardzo was bym prosił, abyście napisali mi to w opisie, w komentarzach. Byłbym bardzo wdzięczny z tego powodu wam. I też bardzo bym was prosił o jakieś fajne modziki, ale to już sobie najpierw znajdźmy mapę, a później myślę, że jak poszukam mapę, to i później skompletuję mody, jak nie będzie, to dopiero wtedy o modzikach sobie będziemy mordy myśleć. Na pewno chcę jakąś polską serię, a co do następnej singla, tego jeszcze nie, to jest niespodzianka i tego wam na razie nie powiem. I albo to będzie na tej serii, choć wątpię, no po prostu wtedy nagram taki jeden odcinek, bo to będzie w ogóle coś specjalnego, coś innego, co się pojawi w ogóle na kanale. I wtedy wam nagram, nie wiem, przypuśćmy od Bizona do Lexiona i powiecie, czy będziecie chcieli to takie coś, czy będziecie chcieli po prostu, żebym zrobił inną serię taką, ale to mówię, to na razie nie zdradzam, żeby nikt tego pomysłu nie podpie, nie będę mówił jak, dlatego czekamy i jak już będę naprawdę miał chwilkę czasu, to już sobie to nagram i myślę, że to będzie nawet bardzo szybko, dlatego też zmieni się dużo. Jeśli chodzi o inne gry, będę chciał zakupić sobie 2 gry, które będę chciał prowadzić na kanał, bo powoli od tamtych gier odbijam, ponieważ tak, Rocket Skill Spad, nie będę ukrywał, 400 godzin poszło w piździet, że tak powiem, bo naprawdę spędziłem nad tą grą dużo, chciałem zajść daleko, bo naprawdę już było dobrze, już loty, wszystko fajnie się ogarniało, fajnie się już grało jakieś z chłopakami mecze, no ale niestety wyszła totalna lipa po zakończeniu sezonu. Nie wiem, czy to jakieś aktualizacje, nie wiem po prostu jak, nie potrafię w ogóle grać. Tutaj niby w głowie mam, że ole, zajebiście się fajnie grało, to potrafię, wylatuję, nie mogę trafić piłkę, nie mogę po ziemi trafić piłkę, no także mówię, albo ten skill wróci i Rocket od czasu do czasu zostanie, albo po prostu bye bye. A następną sprawą, tak, FIFA jest mało, bo jak je zadać, to będziemy starali się nagrać Farminga, a przepraszam, jeszcze Osina oczywiście zostaje jak na razie z Adasiem, bo to naprawdę jest bardzo fajna seria, na live'ach wam się podobało, które były u Adasia, dzięki wielkie, że byliście na tych live'ach. I mówię, i tutaj zobaczymy, co będzie z FIFA. Jeżeli tak, to będzie po prostu pojawiać się od czasu do czasu, jak będą, nie wiem, jakieś mecze reprezentacji, jakieś ważniejsze mecze, na przykład finał Ligi Mistrzów, który już niebawem, no taki inny, bo mi się wydaje, no co tutaj już po pierwszych meczach mogę powiedzieć, że chciałbym finał chyba Juventus kontra Real i chciałbym, żeby Juventus wreszcie wygrał, bo naprawdę no ten sezon i to, co pokazują w Lidze Mistrzów, 2 stracone bramki, to jest szacunek. Ale o piłce nożnej to nie mowa w tym odcinku, bo sobie pogadamy, mam nadzieję, że na jakiejś Fifie niebawem. To mówię, to może zostanie FIFA, ale to tak od czasu do czasu, a z takich główniejszych gier chciałbym, żeby to była Formuła 1. Najpierw muszę ją kupić, sprawdzić jak się będzie grało i wtedy będziemy chcieli grać MP z wami, z Adasiem, może z Greenem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na pewno będę chciał tą formułę, ale jeżeli nie będzie mi się dobrze w nią grało bendelami i w ogóle, no to sobie ją odpuścię, bo po prostu potrzebuję jakichś wyścigówek na kanał, tak? Potrzebuję coś samochodowego, dlatego mówię, fajnie jakby tutaj właśnie pojawiła się ta Formuła 1, ponieważ 15 urzekła mnie Ładaśka, nie będę ukrywał i fajnie, bo mówię, mam Logitecha, jak naprawdę by mnie urzekła i to kupiłbym sobie jeszcze specjalną kierownicę do Formuły 1, taką jak no, naprawdę mają te kierownice w tych i pograłbym sobie naprawdę w tą grę sporo, także Formuła 1, ale to też myślę, że około maksymalnie jednego odcinka w tygodniu, to nie byłaby jakaś tam, wiecie, mega ciężka seria dla was, żebyście musieli ją ciągle oglądać, bo to też będzie chwilę czasu trzeba poświęcić na nią. Dlatego mówię, tutaj głównie będzie farming, bo bym chciał, żeby to codziennie pojawiał się przynajmniej jeden odcinek z farminga. Następną sprawą byłoby to, że chciałbym zakupić GTA. Nie wiem jak mój komputer i w ogóle wszystko muszę z chłopakami pogadać, jakie tam specyfikacje mają i czy im to wszystko ciągnie, bo chciałbym GTA, nie powiem, pograłem sobie w ostatnim czasie dużo na konsoli w GTA i fajne serie można było takie na luzie porobić, nie wiem, z online, coś w tym stylu, jakieś beki z chłopakami, bo wszyscy mają GTA, coś ciekawego ponagrywać dla was. Ja mówię, nawet czasami lubię sobie iść na miasto coś podpierdalać i mówię, to już by był jakiś fajny odcinek na śmiechowo, także byłoby GTA. No i tutaj czekam na wasze propozycje, jakieś jeszcze gry, które mógłbym nagrywać, które fajnie by się nagrywały, nie były dla was by ciężkie. Raczej nie Outlast, także nie proponujcie, bo na live grałem i zawało mało nie dostałem. Wolę sobie u kogoś tego Outlasta ponagrywać, choć trochę nabrałem dystansu do tej gry, więc myślę, że jako tako, jak będziemy u Brączka, może wpadnie jakaś seria taka we dwóch, że jeden u mnie, jeden u Brączka odcinek i tak byśmy przez ten czas, jak będziemy u siebie, mogli to nagrywać, także pożyjemy, zobaczymy. Dużo nie będę obiecywał, także ja czekam dalej na wasze propozycje, które gry byście chcieli, aby zostały, bo w Standard League, nie wiem, nie byłem dawno, pewnie już jest multum aktualizacji, więc pewnie fajnie by się grało, tylko trzeba byłoby nad tą grą troszeczkę przysiąść, że nie, znów nagram po jednym odcinku i comeback na razie. A tak, to trzeba coś pomyśleć, na pewno pojawiłby się też właśnie jakiś ATS, ETS, zobaczymy, ponieważ chciałbym, mam kierownicę i bardzo mało ją wykorzystuję, a fajnie wam się ogląda. Fakt, że wtedy rozjebałem kierownicę, a tym odcinku jest 140 000 wyświetleń, no to wiadomo, to jest coś innego, ale na normalnym takim odcinku widzę, że chociaż 1/3 publiczności ogląda, to jest dobrze, jak na mój kanał taki symulator, myślę, że to jest dobrze, także ja czekam na was i myślę, że później można by było powoli robić sobie jakąś rozpiskę koło czerwca, gdzieś tak mniej więcej, jak już naprawdę powrócę do domku, żeby tu wszystko już sobie fajnie ponagrywać, bo mówię, będę u Brączka, to będzie na pewno sporo vlogów, będziemy chcieli robić jakieś live'y i będziemy chcieli jakieś nagrywać odcinki, to zależy, czy też pojedziemy z dziewczynami, czy też nie. Naprawdę tu wpływa dużo czynników, czy Brączek będzie miał dużo roboty w Mokrzynie i w ogóle, także wiecie, no tu na razie jeszcze nic nie obiecuję i dlatego mówię, ten maj może być jeszcze nie aż taki stabilny, jaki bym chciał, ale miejmy nadzieję, że wszystko niebawem powróci do swojego ładu. Także ja czekam, mordeczki, na wasze propozycje z grami, jakie byście chcieli zobaczyć na moim kanale, w moim wykonaniu, i my powoli będziemy się żegnać, bo to już będzie 23 minutki mniej więcej, także myślę, że fajnie by było wstawić go dzisiaj, jeżeli się uda. Jeśli nie, to będę w tym czasie teraz, zaraz coś sobie nagrywał. Dobra, ja sobie wysiadam, mordeczki, i co ja? Myślę, że ten odcinek taki na dzisiaj na szybkości rozgadany był, dużo jeszcze nie opowiedziałem, dużo będę chciał opowiadać, także możecie liczyć na kolejne fajne odcineczki, które już niebawem. A co, ja wam teraz bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało po tak długiej przerwie i naprawdę zrobimy sobie jakieś fajne łapki pod tym odcineczkiem, tak dla zachęty. I co, oby do jutra, oby do jakiejś kolejnej gry. Ja wam dziękuję serdecznie, mordy, za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!